zrobiliśmy ten film i przygotowaliśmy we dwoje z moją żoną, właśnie Kostas Krause, i w związku z tym ja biorę odpowiedzialność tylko za połowę tego, co powiem. Zaczęło się od naturalnie książki Ficockiego i wiedzieliśmy, że to będzie historia ich dwojga. I wydawało się, że zrobił ten film jakby jednej czasowej płaszczyźnie, ale potem pomyśleliśmy sobie, że nie sposób tę historię powiedzieć bez dzieciństwa papuszy, i wtedy ten film automatycznie rozrósł się do takiej historycznej epopei. On się zaczyna w 1910 roku, kończy się w 1971. Zaczęło się 2 lata temu, gdy okazało się, że zagram Dionizego i pracą nad scenariuszem razem z Joasią i Krzysiem Krauzami. I otrzymaliśmy oczywiście jakiś tam wykaz filmów do obejrzenia o tej tematyce, wykaz lektur, ale też mieszkaliśmy na przykład u rodzin cygańskich w Olsztynie. Miałem nauczyciela języka romskiego, Karola Parno-Gierlińskiego, który w filmie gra Sieroroma. I on, oprócz tego, że mnie uczył romskiego, mówił mi też o zwyczajach cygańskich. Jacy oni są, jacy są w mentalności, w środku, jak mężczyźni podejmują decyzje, jacy oni są. Niejednokrotnie apodyktyczni, ostrzy, ale też i kochający, bo bez tej miłości też jakoś nie można mówić o istnieniu społeczności romskiej, czy jakiejkolwiek innej społeczności. Kolejne odkrycie, jakie zrobiliśmy, było takie, że będziemy się starali ten film zrobić bez poezji papuszy. Że ona będzie w pieśniach, natomiast ilość poezji ograniczona do absolutnego minimum, chcieliśmy, żeby ten film zaprowadził do książek papuszy, do naprawdę do jej wierszy. Natomiast naszym obowiązkiem było pokazanie świata, tak specjalne pokazanie tego świata w taki sposób, żeby zrozumiał, co tę poezję inspirowała, czym ona jest przesycona. Gdy mnie Jasia i Krzysiu kupili, czy zaakceptowali do tej roli, no bardzo się ucieszyłem. Ale z drugiej strony powstało pytanie, jak zagrać Roma, nie będąc Romem. Papusza w ogóle nie napisała, czy nie zostawiła jakiejkolwiek informacji, jakim był ten Dionizy. To mogliśmy Dionizego lepić od samego początku. Rozmawialiśmy, jakim on jest. Jedyną osobą, która znała Dionizego, był Karol właśnie Parno-Gierliński, który mówił, że Dionizy nie był takim cyganem ostrym. On zakochany w swojej harfie, gdzieś błądził w swoim świecie i był jakby zupełnie innym. I dlatego stwierdziliśmy, że ten Dionizy musi być ostry, taki no, jako przedstawiciel cyganów, Romów. Szukaliśmy aktorów romskich, którzy mieli pewne doświadczenie sceniczne, ponieważ film polega na rozmaitych powtórzeniach, trzeba powtarzać, nie wyszło ujęcie, trzeba spróbować zrobić dubel. I potrzebowaliśmy ludzi, którzy rozumieją, że to się nie staje od razu. I tu się w ogóle nie zawiedliśmy, oni się fantastycznie sprawdzili. Początkowo oni potraktowali ten film jako sposób zarobienia pieniędzy i też może jakąś pamiątkę dla dzieci, ale po zdjęciach zimowych, po 9 dniach zimowych, przyszli do nas i powiedzieli, że oni uważają to za swoją po prostu misję. No i zaufali. Zaufali do tego stopnia, że zrobiliśmy zdjęcia w takich miejscach, gdzie nigdy nie była kamera. Nigdy.
Na przykład otworzyliśmy sąd Shero Roman, czyli takiego rabina cygańskiego. W tym miejscu nigdy nie była kamera. Nigdzie na świecie. To jest też pierwszy film, który na świecie, który powstał w języku romskim. 80% dialogów jest w języku romskim. To zresztą jeszcze był dodatkowy powód ich zaufania do nas. Zresztą po prostu. To był język zresztą, który trzeba było zrekonstruować. Język romski bardzo się zmienił. Jest powiem takich słów jak piloto, telewizoro. I oni, proszę pana, nawet nie rozumieli dialogu w tym romskim z lat 50. Ja prawdę mówiąc bałem się, czy obawiałem przyjęcia mnie, czy mówienia po romsku przez Romów. To była taka na początku bariera dosyć mocna. I ta bariera została przełamana przy zdjęciach zimowych, gdy kręciliśmy rozbijanie wozu. Te sceny obserwowali Romowie jakby poza kadrem. I gdy już skończyliśmy scenę, ja padłem rzeczywiście ze zmęczenia fizycznego, okrutnego. I po chwili podeszli do mnie i podziękowali, ponieważ no, ogromne wrażenie na nich to wywarło, bo nie spodziewali się, że tak mocno wejdę w ten świat, bo oni rozumieli doskonale, co to znaczy rozbić taki wóz. Myśmy początkowo szukali aktorki romskiej, ale nie znaleźliśmy zawodowej aktorki, która spełniała te warunki. To musiała być dziewczyna, która miała doświadczenie aktorskie, a mówiła w języku polska-roma. To jest taki, w tym dialekcie ten film powstaje. Nawet jak były, to myśmy sobie zdawali sprawę, że skala trudności przerasta jakby możliwości takiego człowieka jakby nieprzygotowanego, bo choćby na przykład charakteryzacji, kiedy papusza jest postarzana, to robili Kanadyjczycy, którzy pracują dla Hollywood, i zakładanie tych aplikacji trwało 6 godzin, zdejmowanie 3 godziny. Gdy plan się zaczynało o godzinie 8, to oni zaczynali charakteryzację o godzinie 2 w nocy. Musieliśmy mieć całkowitą pewność, że ktoś jakby się, że tak powiem, nie znarobi i nie rzuci tą rolą. Jeszcze był jeden powód. Jowita zawsze była bardzo przyjaźniona z Romami. Jeździła na te tabory w Tarnowie, słuchano okrągło muzyki romskiej. Myśmy wiedzieli, że ona jakby tak, nie wiadomo zresztą skąd jej się to wzięło, ona sama nie wie, ale jej matka również, no, że są zakochani w kulturze romskiej, zakochane. To się jakoś pokojarzyło, bo to było fantastyczne, że to mamy kogoś, kto jest z tym zżyty. To znane piosenki romskie, po romsku. Ten film zrobił o kobiecie, która miała odwagę przemówić własnymi słowami, która miała odwagę być sobą. Dla mnie ona jest taką jakby romską Antygoną. Ona działała w dobrej wierze, w zgodzie z sobą. Nasze społeczeństwo jest społeczeństwem patriarchalnym. Kobiety pomimo wszystkich deklaracji gdzieś są spychane. Proszę zobaczyć, jaki procent jest w zarządach korporacji, jest w rządzie, jest w parlamencie. I dlatego wydaje mi się, że i w Polsce, i na świecie kobiety się rozpoznają w tym filmie, zrozumieją, o co chodziło bohaterce. Także myślę, że to kobiety poniosą ten film i to one będą mówiły na ucho, że ten film warto oglądać.